Cześć, witam wszystkich w kolejnej już sesji Q&A. Mariuszu, B2B, B2C, przedział czasu 2024-2028. Gdzie jesteśmy, gdzie będziemy? Przede wszystkim ważne, że w 2024 następuje ten pierwszy duży krok, czyli wychodzimy z B2B, wchodzimy do B2C. Czym się to różni? Słuchajcie, praca zawsze dla partnerów w przemyśle jest niewidoczna bardzo często dla ludzi. I tam, gdzie my zdobywaliśmy doświadczenie w branży gamingowej, fashion, muzycznej, movie i tak dalej, owocuje tym, że jesteśmy gotowi do tego, żeby przygotować dla was środowiska i narzędzia, byście to dzisiaj wy się mogli znaleźć w tym świecie. I tak jak powiedziałem, zaczyna się to w 2024 roku i kontynuowane będzie w planie do 2028 roku. Co to będzie? Przede wszystkim potrzebujecie, i myślę, że warto się powtórzyć, pewnego środowiska. Środowiskiem jest najpierw urządzenie, które mamy za sobą. Jest gotowe, mobilne, nowe miejsca, wchodzicie, skanujecie się. Potem wasz telefon i aplikacja. W aplikacji możecie zarządzać swoim hero, awatarem, cyfrową wersją. A następnie będą budowane mosty do tego, żeby móc podróżować, czy to z naszymi partnerami, czy to w naszym wewnętrznym środowisku. I to jest ogromny zakres B2C pierwszym razem, czy w ogóle całego e-commerce, do którego chcemy wejść. Więc po pokazaniu tego wszystkiego w 2024 roku i zaczęcia tej przygody, będziemy ją kontynuowali do 2028. W naszym planie oczywiście. Dużo planów, dużo marzeń. Ja jeszcze nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała o kwestie kadrowe. Macie obecnie swój zespół. Gdzie widzisz zespół Meta Hero właśnie w najbliższych latach? Czy on się rozszerzy? Jak to będzie wyglądało? Słuchajcie, zespół się rozszerza każdego dnia. I to jest kwestia tego, że naszym supportem i fundamentem jest Team Wolfa od strony hardware'owej, to już wiecie. Natomiast kwestia software'owa to jest już dzisiaj niekończąca się historia, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w naszym teamie. Ponieważ to nie jest tylko kwestia samej grafiki komputerowej, to już nawet nie jest kwestia dzisiaj pisania softu do połączenia aplikacji z hardware'em i tak dalej. To jest już dużo więcej. To jest budowanie wspólnych platform technologicznych dla partnerstw, żeby móc wykorzystywać wszystko to, co dla was przygotowaliśmy. Czytaj, zeskanuj się, wejdź do aplikacji i dalej zbuduj ten most, do którego będziesz mógł dalej podróżować. Więc to są całkiem nowe kompetencje. My mamy taką politykę, gdzie staramy się być niezależni i mieć jak najwięcej osób u siebie, które to tworzą, wierzą w to i rozwijają to z nami, ale nie oznacza to, że nie mamy partnerów, którzy nas supportują. Dzień po dniu się rozwijamy, pracujemy z ludźmi z całego świata i będziemy chcieli, żeby tą drogą to podążało. To jest oczywiście bardzo kosztochłonna część i inwestujemy ogromne pieniądze w to, ale słuchajcie, dzisiaj podkreślę to, nie problemem jest napisanie samej aplikacji, która jest kompatybilna z waszym telefonem. Problemem jest to, że my robimy coś nowego, całkowicie coś innego. Nowy format zapisu, którym trzeba ujarzmić go i doprowadzić do sytuacji, w którym najpierw we wewnętrznym środowisku Hero World będziecie się poruszali płynnie. I tutaj naciskam Q1, Q2 i już będziecie się mogli w tym środowisku odnaleźć, żeby nie użyć słowa bawić. A później to już będzie bardzo, bardzo mocno rozwijane. Więc bez nowych kompetencji bardzo ciężko. I oczywiście ostatni zakres, AI. W tej części warto sobie powiedzieć o jednej kluczowej sprawie, to znaczy to jest coś nowego dla świata i my to widzimy jako nowe. To, że zaczęło się to 15-20 lat temu, to jedno, ale znalezienie specjalistów z tego zakresu to bardzo często pozyskanie bardzo ambitnych ludzi, którzy chcą się rozwijać i tworzyć to, a my byśmy później nie chcieli takich ludzi jakby stracić, poza tym oni chcą tworzyć ciekawy projekt, więc w ogóle otwieramy całkowicie nową komórkę, gdzie pozyskujemy ludzi ze środowiska, którzy tworzą środowisko AI, które będziemy bardzo mocno wykorzystywać w tym, żeby rozwijać nasz świat, wasz świat, Hero World. Ja myślę, że z takimi urządzeniami jesteście niezłym kąskiem na rynku pracy dla wielu ludzi i dla wielu specjalistów. Mamy wiele zapytań, to prawda, i jesteśmy z tego dumni, że ludzie chcą z nami pracować i zawsze mówią, chcielibyśmy wkroczyć do waszego magicznego świata. On jest taki inny. Ja nigdy nie zapomnę i możecie zapytać każdego w naszej grupie, że w ogóle tworzenie druku 3D
I tego, jak widzicie, że coś buduje się na waszych oczach warstwa po warstwie, jest naprawdę niesamowite, ale żeby to mogło nastąpić, i to jest takie fascynujące, hipnotyzujące, nie możesz od tego oderwać wzroku. Ja do dzisiaj tak mam. To nie jest kwestia tego, kiedy zbudowałem pierwszą drukarkę, bo dzisiaj u nas drukarki wyglądają naprawdę inaczej, bo to są roboty przemysłowe i mają wydajności w kilkuset kilogramach na dobę. I to jest naprawdę fascynujące i niezwykłe, ale nie istniałaby ta cała technologia, gdyby nie digital, gdyby nie plik cyfrowy, bo plik cyfrowy jest tym, co jest dla nas najważniejsze. I po to wam to powiedziałem, że to nie jest tylko kwestia magicznego świata, ale kwestia tego, że my bez formy cyfrowej nie jesteśmy w stanie urealnić i przejść do formy fizycznej. To znaczy, bez tego pliku nie moglibyśmy stworzyć wydruku 3D, nie moglibyśmy zagrać sobą w grze i wielu, wiele innych rzeczy, więc to absolutnie otwiera wyobraźnię i ludzie, którzy są gotowi na nowe i mogą do tego nieznanego, a jeszcze więcej mogą to współtworzyć, no to to jest już istne szaleństwo dla nich i mamy tą możliwość wybierania wśród naprawdę zdolnych ludzi i chciałbym, żeby takim to właśnie zostało i fajnie jest stworzyć technologię, mówię to już wam bardzo prywatnie, która nie tylko jest nowa, ale może zmienić świat. I my wierzymy w to, że dostarczamy technologię, która zmienia świat. Mam nadzieję, że zawsze będzie to od tej dobrej strony, natomiast niestety no nie jestem za to odpowiedzialny, bo to jest tak jak z historią, którą też kiedyś pewnie opowiadałem w którymś wywiadzie, że ideą Nobla i wymyślenie dynamitu było to, żeby zgłębiać pokłady ziemi celem wydobywania pierwiastków, a to, że ktoś to wykorzystał w inną stronę, to już inna sprawa. Po co ta wstawka? Ano po to, że będę przywoływał Piotra Harwasa i siebie, że bezpieczeństwo ponad wszystko, więc czasami naprawdę schodzi nam ogrom czasu, żeby zabezpieczyć serwery, znaleźć nowe rozwiązania, ogrom czasu, żeby zbudować wspólną platformę do tego, żeby z kimś wymienić te dane, to naprawdę duże wyzwanie. Mariuszu. Wspaniała, chciałoby się powiedzieć, podróż do przyszłości. Wiemy, że waszym głównym celem jest wyjście z produktem bardziej dostępnym dla ludzi. Zatem porozmawiajmy trochę o aplikacji. Wydanie było planowane na ostatni kwartał ubiegłego roku. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak obecnie wygląda status prac? Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, aplikacja to będzie środowisko i taki hub do poruszenia się w całym Hero World. I warto podkreślić jedną rzecz, że powiedziałem to wcześniej, natomiast pracujemy nad czymś nowym, co musimy okiełznać. Więc czasami ciężko jest nam dopiąć termin, może w ten sposób, ale bardziej chodzi nam o to, że my nie chcemy pokazywać rzeczy, których nie jesteśmy zadowoleni. To znaczy, że oczywiście pokażemy coś już na 70-80% i ludzie powiedzą wow, fajnie. Jedni powiedzą o, powinni zrobić jeszcze to i tamto, ale kwestia jest tego, że my zrozumieliśmy, że to środowisko to nie jest, moi drodzy, tylko kwestia zarządzania waszym hero, cyfrową wersją, awatarem, możemy to nazywać jak chcecie. To jest całe spektrum zbudowanego hubu, gdzie będziecie mieli dostęp do informacji na temat projektu, czyli wszystkie newsy. To będą wyprowadzone wtyczki, czyli te mosty, które ja je tak nazywam, do świata game'u, fashion, shop i tak dalej. To będzie kwestia przede wszystkim tego, gdzie będziecie mieli podpięty swój wallet, swój portfel. To będzie kwestia, gdzie będziecie mogli przejść do autorskiego środowiska game'u. Tam będzie sporo rzeczy i żeby nie trzymać w was niepewności i w napięciu, pierwsze rzeczy, które będziemy wypuszczali dla was, to jest przełom Q1, Q2 i chcemy pokazywać wam narzędzia, które będą gotowe i to jest klucz do wszystkiego. Od czego to narzędzie, co znajdziecie w tym narzędziu? Przede wszystkim logujecie się, zakładacie swoje konto. Druga sprawa, korzystacie z urządzenia, czyli zeskanowaliście się, pojawiacie się w tej aplikacji i zaczynacie zarządzać swoim hero. To, że nim zarządzacie i możecie się zmieniać, sprawdzać pewne rzeczy, to tylko jedna sekcja. Druga, my głęboko wierzymy w rozwój twojego hero, czy twojego awatara, cyfrowej wersji, że jesteście tym ID.
Czyli będziecie mogli mieć dane, którymi jesteście zbiorowiskiem indywidualnych danych, które będziecie mogli wykorzystywać w świecie digitalowym. Obserwujcie to, będziemy zdradzali Wam sekrety regularnie, natomiast przełom Q1, Q2 to jest finalna data na pokazanie nie tylko tej aplikacji. W rozumowaniu zarządzanie swoim hero, ale to będzie ta kwestia ta hubowa, dostęp do informacji, wtyczka do shop i tak dalej. Oczywiście to nie wszystko pojawi się w jednym czasie. Będziecie mieli tutorial, zobaczycie jak to wygląda i krok po kroku będziemy odblokowywali kolejne rzeczy. Mhm. Przede wszystkim warto podać jeszcze jedną informację, to znaczy poruszaliśmy w poprzednim pytaniu w pierwszej części kwestie B2B i B2C. Poruszaliśmy kwestie AI, a my chcemy Wam powiedzieć, że droga, gdzie możecie być najlepszą wersją siebie, jest tylko jedna i to stoi za nami. Czyli nie fitness i sport. W świecie realnym dbanie o siebie, o zdrowie, o sport, znaczy jakby korzystanie ze sportu, z suplementacji, zdrowego żywienia, zdrowego trybu życia, bez stresu, jedzenie zdrowych, dobrych rzeczy. Totalnie jestem z Tobą. Nie jestem jakby najlepszym przykładem ze względu choćby na ilość godzin, jaką pracuję, ale generalnie tak. Natomiast ja chcę Wam powiedzieć o czymś, co nie jest tajemnicą, ale chcemy wyjść naprzeciw. To znaczy pamiętajcie, że najlepszą technologią i najdokładniejszą, z jakiej możemy skorzystać, jest za nami, to jest komora do skanowania. Gdybyście chcieli zrobić sobie super mimikę twarzy, bo załóżmy do czego się potrzebujecie, natomiast warto powiedzieć, że chcemy znaleźć też drogę i narzędzia dla Was, żebyście mogli przystąpić do świata Hero. To będzie rozwiązanie, którym zaprosimy Was do tego, żeby użyć tego urządzenia, które jest już naszą... Niektórzy śmieją, że to jest część naszego ciała. No ciężko sobie wyobrazić dzisiaj życie bez smartfona i będziemy chcieli pokazać wtyczkę w aplikacji, że będziecie mogli skorzystać z usługi skanu przez telefon. Natomiast ja bardzo bym chciał podkreślać jedną rzecz. To nie będzie samolot, to nie będzie rakieta, to będzie samochód, może w ten sposób. Skupimy się bardzo mocno na twarzy, po to, żeby sylwetki wielu rzeczy nie przeniesiemy, nie oszukujmy się, bo to też nie tędy droga. My chcemy dać narzędzie, żebyście mogli dotknąć tego świata w pierwszej kolejności. Jak już Was zarazimy, to na pewno z przyjemnością będziecie chcieli skorzystać z następnego etapu. Oczywiście w późniejszym etapie, i to też nawiązywałem w poprzedniej, pierwszej części, będzie połączenie tego z AI, czyli będziemy chcieli budować modele generyczne. Model generyczny będzie dawał możliwość doprojektowania Waszego ciała, żeby skorzystać w wersji podstawowej ze wszystkich funkcji aplikacji. Wszystkich może źle powiedziałem. Będziemy się starali jak największej części. Natomiast będzie to partia rozrywki. Na pewno nie partia możliwości mierzenia na miarę, nie partia możliwości skorzystania z aplikacji medycznej i tak dalej. O tym będziemy mówić dużo więcej i później. Natomiast wychodzimy temu naprzeciw i żeby ktoś nam nie powiedział i nie zarzucał, że można skanować telefonem komórkowym, czy można skanować Kinectem, czy innymi kamerami w ujęciu konsol. No, moi drodzy, można, ale wiecie, jakby Skoda i Porsche to też oba samochody, tak? A po drodze jest jeszcze bardzo wiele. Warto, żebyście podeszli do tego w ten sposób, że możemy wykorzystać podstawowy środek transportu, jakim jest, nie wiem, rower, czy cokolwiek zamienić, dołożyć mu silnik, ale to nadal nie będzie samochód, jak również możemy wsiąść ten samochód, ale tych samochodów mamy w skali od jakiegoś podstawowego do super komfortowego czy super szybkiego, też jest daleka droga. Chcemy Wam to powiedzieć z jednego prostego względu. My stoimy murem zawsze za najlepszą technologią i chcielibyśmy Wam dostarczać najwyższy model, tak jak macie daną grupę samochodów czy daną markę i ona ma przedział od do i ten topowy jest najlepszy i każdy chciałby go mieć, ale po drodze jest x mniejszych, to my właśnie idziemy tą drogą. Zapraszamy i pokazujemy Ci, zobacz co mamy i to jest najlepsze co mamy i zapraszamy Cię do tego świata, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że nie każdy może podróżować, nie wszędzie my jesteśmy gotowi z tym, żeby postawić komorę i tak dalej, i tak dalej. Więc chcemy znaleźć jakieś rozwiązanie, które pozwoli Wam dotknąć tego świata. Stąd ta aplikacja, którą zobaczymy
zobaczycie, będzie poszerzona o wtyczkę, która będzie mogła zeskanować, będziecie mogli się zeskanować, będzie fokus i główne skupienie na twarzy, a w drugiej części będzie możliwość poszerzenia o możliwość zbudowania waszego ciała generycznie i jakby poprawienie jakości przez AI, ale proszę, nie dajcie się zwieść, to nigdy nie będzie jakość, o którą walczymy i to będzie bardziej forma prezentacji zabawy i przeżycia rozrywki i zarażenia was tym światem, a numerem jeden będzie to, co mamy za sobą i to jest coś, co też pozwala nam ciągle się rozwijać, bo pozyskiwanie danych realnych i praca na danych realnych, a nie sztucznych jest kluczem do sukcesu. Cieszę się, że wspomniałeś o danych realnych, ponieważ wybiegając już w przyszłość, mam aplikację, mam telefon z aplikacją waszą w ręce i teraz zeskanowałam już ciało. Mój skan ciała jest zrobiony bardzo profesjonalnie w waszej komorze. Mam go już tutaj przeniesionego do mojej aplikacji. Co z aktualizacjami takich skanów? Co z przesyłaniem danych pomiędzy właśnie na przykład nowym, zaktualizowanym skanem do aplikacji mobilnej? Czy to będzie długotrwały proces? Jak to będzie wyglądać? Słuchajcie, przede wszystkim my zmieniamy się dzień po dniu jako ludzie. Możemy schudnąć, możemy przytyć, możemy ulec wypadkowi, możemy zmienić fryzurę i tak dalej. Część narzędzi w aplikacji będzie nam to pozwalała i będziemy mogli zrobić to samemu. Jeżeli jakkolwiek, kiedykolwiek będzie nam zależało na tym, żebyśmy byli jeden do jednego, będziemy musieli aktualizować siebie w aplikacji, ale to nie ma innej do tego możliwości, tak? To jest jak z badaniami krwi. Chcesz mieć aktualne badania krwi, musisz je powtarzać. To, że wynik był taki w styczniu, nie znaczy, że będzie taki sam w sierpniu. To jest chyba jasne, prawda? Więc oczywiście będziemy mieli grupę narzędzi do tego, że będziesz mogła na przykład zmienić sobie fryzurę. No nie będzie jeden do jednego twoją fryzurą, ale dlaczego nie, skoro zmieniłaś długość włosów albo kolor włosów. I to będzie można zrobić z poziomu zarządzania Hero, czyli swoim awatarem. Będziemy mogli zmieniać w jakimś układzie w następnym kroku generycznie nasze ciało. Natomiast proszę pamiętajcie, to jest zmiana generyczna. Jeżeli idziecie do krawca i szyjecie garnitur na miarę, czy sukienkę na miarę, to jest x wymiarów, które pobiera krawiec i stara się najlepiej odwzorować to ubranie, natomiast to nie są pełne kształty i wszystko, tylko jest to na przykład obwód na wysokości klatki piersiowej, na wysokości ramion i tak dalej, i tak dalej. Ale generycznie już będziemy się do tego bardzo mocno zbliżać. Powiem wam taką ciekawostkę, że jeśli pracujemy z przemysłem i mamy danego aktora, danego głównego bohatera, to potrafimy skany robić raz na dwa tygodnie, jeśli jest to potrzebne z jakiegoś powodu, tak? Natomiast oczywiście tak szybko, aż człowiek się nie zmienia i to też trochę od was zależy, jaki prowadzicie tryb życia i jak, do czego chcecie użyć tego skanu. W aplikacji medycznej to będzie musiało być bardzo regularnie. W aplikacji części modowej i przymierzenia danego ubrania, jak wyglądam, jak to pasuje do mojej twarzy, no nie będzie to wszystko tak bardzo ważne, stąd my wybieramy krok, zeskanuj się za pomocą telefonu, daj nam swoją twarz, resztę dopracujemy generycznie, zobaczysz look, ale jakbyś chciała coś uszyć dla siebie, no niestety. Będzie opcja generyczna, podaj, dodaj dodatkowe wymiary i my zbudujemy ten model i on będzie odwzorowywał to w 70%, być może 75%, ale to nigdy nie będzie twoje ciało. I to jest ta najpiękniejsza część tego, że technologia się broni, bo potrzebujemy jej, żeby dostarczyć jak najbardziej realny, prawdziwy plik. Najlepsza wersja siebie. Najlepsza wersja siebie i pamiętajmy, że będę to podkreślał, że my jesteśmy tym ID w świecie wirtualnym. To jesteśmy my. To mamy być my. My mamy się czuć dobrze ze sobą. I oczywiście obronię to kolejnym argumentem. Chcemy zagrać w grę. No i ta gra to jest jakiś rodzaj gry, gdzie strzelamy, podróżujemy, przeżywamy daną misję. No to słuchajcie, czy tam ciało będzie odgrywało duże znaczenie? No raczej będziemy chcieli wyglądać jak żołnierz,
jako główny bohater w kostiumie, w stroju, w mundurze, w zbroi być może, więc tam ciało nie ma już takiego znaczenia. Właściwie jest ono przykryte. Ale móc już odwzorować swoją twarz i zagrać sobą, to to, o co walczymy. I do takiego tego przestrzeni rozrywkowej, entertainmentu, ta twarz naprawdę w zupełności wystarcza i już jesteście gośćmi tego świata. Żeby być rezydentami tego świata, być jego częścią, budować go z nami, tworzyć tą DNA, to komora. To jedyna droga. Mariuszu, firma Eider, czyli firma specjalizująca się w dziedzinie rozszerzonej rzeczywistości. No i teraz, jest korzystnym, optymalnym wyborem dla rozwoju waszej aplikacji? Zwróciliśmy się do naszego partnera, czyli firmy Eider, ponieważ prywatnie znamy ją z rozwinięcia technologii dedykowanej automotive'owi i wyświetlania treści na goglach, na pracach, na plikach przestrzennych itd. I słuchajcie, to jest jakby bardzo prosta odpowiedź. Byli i są naszym supportem ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego robić wewnętrznie. Dwa, pozyskanie bardzo wyspecjalizowanego zespołu jest bardzo trudne, więc duża część rzeczy, która jest analizowana i dostarczana, jest przez nas używana, natomiast osobno robimy cały hub aplikacyjny. Eider zajmuje się jedną z wtyczek, gdzie oczywiście współpracujemy, ale tak, jest to firma, z którą pracujemy już, nie chciałbym skłamać, ale na pewno jest to jeden rok i 7-8 miesięcy, gdzie odgrywają ważną rolę tego, żeby dostarczyć nam wtyczki do części obsługi samego Hero i Avatara, gdzie będziemy mogli zmieniać wiele rzeczy, ale już niebawem to zobaczycie. Sami odpowiecie sobie na pytanie. Aplikacja z pewnością pomogłaby komercjalizacji waszego produktu, jak już wspomnieliśmy, przybliżyłaby to wasz produkt do ludzi, ale jakie są jeszcze kroki podejmowane przez was w celu właśnie jeszcze większego wyjścia do ludzi? Aplikacja to jedno, co dalej? Zawsze powtarzaliśmy, że warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym, jest posiadanie hardware'u, czyli urządzenia w sensu stricte komory, która pozwala, wchodzisz do urządzenia, skanujesz się, masz ten plik cyfrowy. Drugim krokiem wymagalnym jest posiadanie środowiska, w którym możesz zarządzać tym plikiem. Czytaj aplikacja Hero World i ten hub aplikacyjny, który będzie dawał możliwość połączenia wszystkich funkcji, o których mówiliśmy. Wallet, newsy, zarządzanie awatarem, wyjście tymi mostami do połączenia się z innymi. Co my zrobimy, żeby to skomercjalizować? Posłuchajcie, bardzo ważną rzeczą jest to, że potrzeba czasu na zbudowanie płaszczyzny współpracy pomiędzy naszymi partnerami i wspólnej płaszczyzny technologicznej, która jest gotowa przyjąć pliki z naszej aplikacji, wykorzystać je u siebie. Chcielibyśmy i dokonamy wszystkiego, co w naszej mocy, by przygotować aplikację najbardziej w sposób uniwersalny, choć uniwersalny będzie brzmiało, że wszystko jest do wszystkiego, do niczego. Tak nie jest, nie łapcie mnie za słowo. Bardziej chodzi mi, że jesteśmy otwarci na to, żeby robić konwentery, generatory do tego, żeby odnaleźć się w innym silniku, w innej płaszczyźnie i tak dalej. To znaczy, my dostarczymy ten plik i będziemy gotowi na to, żeby dostosować się do naszego odbiorcy lub razem z nim wypracować pewne środowisko. To znaczy, że będziemy chcieli dostarczać narzędzie i wtyczkę, która będzie mogła zostać zastosowana gdzieś w zewnętrznym shopie, gdzieś w zewnętrznej bazie danych do tego, żeby to zrobić. Ale dla nas najważniejsi jesteście wy, czyli wy pierwsi będziecie mieli możliwość zarządzania swoim bohaterem, swoim hero w Hero World, czyli kwestia zmian i o wszystkim, o czym sobie opowiadamy, czyli to, co dostarczają nam partnerzy, co my dla was budujemy, jak możecie zmieniać swoje ciało i tak dalej, to jest jedno. To, że będziecie mogli skorzystać z usług fashion i zacząć mierzyć ubrania w późniejszym kroku, szydzie na miarę i tak dalej, to wymaga czasu, ale myślę, że najciekawszym takim zastosowaniem i pierwszym będzie coś, o co pytacie najczęściej i każdy to chce, kiedy gra. Dokładnie takie było moje pytanie. Jakby domyślam się tylko dlatego, że każdy o to pyta. Stąd nasza decyzja o zbudowaniu własnego środowiska, żeby tu i teraz z sobą zagrać. Po prostu. Nie chciałbym, byś mnie ciągnęła za język obecnie, ponieważ jest to dla nas bardzo ważny projekt, który
którym podsumowujemy bardzo wiele rzeczy, to znaczy łączymy hardware z softwarem, budujemy pierwszy most do świata gamingu i będziesz mogła zagrać z sobą, więc to jest absolutnie coś fascynującego, bo to nadaje pełnej użyteczności tokena, to nadaje pełnej realności, dlaczego tak, co zrobić ze swoim awatarem, jak go zmieniać. Na to musicie chwilę poczekać, ale ta chwila to nie jest nie wiadomo co. My planujemy i zaprosimy Was do pokazania pierwszego przedsmaku zaraz po Q&A, czyli będziecie to widzieli naprawdę niebawem. A druga sprawa jest taka, że no myślę, że Q2 to jest taki, wolałbym być ostrożny i powiedzieć Q2, Q3. Natomiast Q2 będziemy starali się Wam już pokazać naprawdę dużą część tego autonomicznego, niezależnego i wewnętrznego środowiska gry. Czy wobec tego, trochę zabawiając się w przewidywanie przyszłości, rok 2024 z perspektywy Meta Hero należeć będzie do game devu i będzie zorientowany właśnie na ten kawałek tortu rynku? Tak, odpowiem bardzo wprost, tak. Słuchajcie, wiele osób nas pyta, czy to jest trochę tak, że mamy szczęście, czy potrafimy przewidzieć przyszłość, czy po prostu dotykamy technologii, która jest na czasie. Ja Wam nie umiem na to odpowiedzieć, bo my robimy to, co czujemy i w co wierzymy. I my w fotogrametrię, w digital i tak dalej wierzyliśmy, kiedy ludzie nawet nie znali wielu zastosowań jeszcze, które były komercyjne i zaryzykowaliśmy w to wchodząc. Natomiast pierwszym odbiorcą, absolutnie pierwszym i największym, jaki możemy sobie na dzień dzisiejszy wyobrazić, który jest w naszym zasięgu, to jest game. To jest kwestia rozrywki, tam gdzie ludzie spędzają czas wolny, gdzie to czują, gdzie generalnie lubią przejść do świata wirtualnego. No większych plusów już nie możesz mieć. Masz swoją cyfrową wersję i masz cyfrową wersję rozrywki. No nie ma nic lepszego, tak? Kiedy zaczynamy mówić o fashion, o modzie, oczywiście dostarczamy skany na pokazy mody, robimy kroje do ubrań i tak dalej, ale nie jest to skomercjalizowane. Gra jest już takim środowiskiem, przestrzeń gry komputerowej już jest takim środowiskiem, że każdy nasz telefon, każda platforma w telewizorze, każda platforma na konsoli, na komputerze daje Ci możliwość tego rodzaju rozrywki, czyli gry komputerowej. Nie możemy sobie wymarzyć lepszego, pierwszego zastosowania swojego hero. I jak z wolnego tłumaczenia mamy hero, czyli bohatera i mamy awatara, naszą cyfrową postać, która przechodzi ze świata wirtualnego, przepraszam, rzeczywistego do wirtualnego. No i oczywiście doba dzisiejszego czasu, gdzie każdy mówi, że rzeczywiście gaming to jest numer jeden dla rozwoju, też w korelacji krypto. Tak się wydarzyło, bierzemy to za dobrą kartę, cieszymy się, że jesteśmy absolutnie w topie rozwoju. I tak, no stąd jest decyzja o stworzeniu własnego środowiska, żeby pokazać tytuł, który nam da możliwość zagrania własnym sobą. Już dzisiaj, już teraz byście tego mogli dotknąć, a nie czekać na to, aż dany duży producent otworzy Wam do tego przestrzeń, a bardziej nie on to odtworzy, ale zbuduje to razem z nami, na co potrzebujemy czasu. No to tak, tak to wygląda. Pytanie, które być może powinno paść, może nie, natomiast jakieś tytuły? Prowadzimy rozmowy z niektórymi podmiotami zewnętrznymi, dopóki nie mamy zgody, znaczy to nie jest kwestia zgody, zgody już mamy, tylko dopóki my nie będziemy gotowi z bezpieczeństwem, nie wysunę się nawet gram. Natomiast co będzie, jeżeli chodzi o kwestię naszej gry, waszej gry, czyli Hero World i tego części, to Unreal. I tam będziemy osadzali grę i pokażemy Wam proces, w pełni proces, bo część procesu już znacie. Już wiecie, że niezbędna jest komora, gdzie się skanujecie, mamy swój skan. Wejdziecie do aplikacji, ale to jest tylko pierwsza część, czyli pokonaliście tą podróż, o której mówię, ze świata realnego do świata wirtualnego, przeżyliście to. Fantastycznie, jesteście w wirtualnym świecie, nazywa się on Hero World, znajdujecie tam swojego awatara, możecie go zmieniać, możecie coś już robić, coś przymierzać, bawić się trochę swoim ciałem, bawić się lookiem zewnętrznym, wyglądem zewnętrznym, ale my pokażemy Wam proces, co się dzieje przy budowie kolejnego mostu, czyli jak podróżować pomiędzy światami wirtualnymi, czyli podróżujesz z Hero World do gry komputerowej i ten proces zobaczycie niebawem. Fantastycznie.
Już troszeczkę powiedziałeś nam, jak ma się sztuczna inteligencja właśnie do tego, co robicie w Meta Hero, a ja bym jeszcze chciała troszeczkę może konkretniej dopytać, jak Meta Hero znajduje się w tym świecie szturmowanym obecnie przez sztuczną inteligencję? Są różne głosy. Ja postaram się wam na nie odpowiedzieć w następujący sposób. Wszystko, co my robimy i budujemy, jest paliwem dla AI. Czyli bez nas nie będzie AI, to znaczy nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś tak bardzo dumnie i pewnie siebie. Znaczy, słuchajcie, AI to jest nowe narzędzie dla ludzi, które na dzień dzisiejszy rozwija się w tempie atomowym i za chwilę sami nie będziemy rozumieli, co tam się dzieje. To znaczy ludzki umysł powoli ma już bariery, nie jest w stanie przetwarzać takiej ilości danych, szukać takich połączeń i tak dalej. To jest pierwsza historia na świecie, gdzie zaczynamy dotykać narzędzia, którego za chwilę możemy nie rozumieć. Możecie w literaturze znaleźć bardzo dużo informacji na temat, że umysł dzisiejszego AI ma 5-latka, za chwilę 8-latka. No ja wam pragnę przypomnieć, że człowiek najlepiej się wtedy rozwija i najwięcej chłonie wiedzy. Potem ją tylko układa, analizuje i gdzieś szuka tego swojego skupienia na dziedzinie, w której się chce rozwinąć. Stąd mamy świetnego matematyka, inżyniera, lekarza, fryzjera, czy rozwijamy umiejętności manualne, czy umysłowe. I ja jestem trochę adwokatem diabła, bo tworzymy dane, które zasilają AI. Im AI, sztuczna inteligencja, będzie miała bardziej realne i prawdziwe dane, tym bardziej realne i prawdziwe wyniki będzie miała i na bazie tego będzie tworzyła kolejne rozwiązania. Więc uważam, że jesteśmy po stronie dużego bezpieczeństwa, co też pokazuje przykład Facebooka, który wam przywołałem w poprzedniej wypowiedzi, że najpierw tak, stawiamy komory, budujmy świat realny, potem wejdźmy w AI, twórzmy awatary, albo jednak, oj nie, bez jakby danych realnych nie będziemy w stanie odwzorować świata realnego. Możecie to zaobserwować na podstawie na przykład robotyki. Zobaczcie, jak roboty się rozwijały, czy humanoidy, które dzisiaj, no nie wiem, ja ostatnio widziałem taką świetną prezentację na jakiejś niemieckiej uczelni, która pokazała, że pierwszy robot ciągnął za sobą masę przewodów, był bardzo toporny, wywracał się, a dzisiejszy humanoid jest w stanie zrobić fikołek, jest w stanie biec, odnajdować się, jest w stanie pokonywać przeszkody i to jest naprawdę cudowne. Natomiast musicie sobie zdawać sprawę, że wiedza zaklęta w tym humanoidzie robocie pochodzi z natury, pochodzi z matematyki, z fizyki, z analizy, z realnych, prawdziwych danych. To nie wzięło się z jakiejś, wiecie, o, może zrobimy tak i tak. W naturze jakby naukowcy znajdują w naturze masę inspiracji, tak? Kształt danego rozwiązania, przełożenia na przykład w koparce, to jest w ogóle barki nosorożca. To, że spada listek, który wiruje, to mamy wirnik w helikopterze. I takich przykładów jest absolutnie masa i naprawdę wierzcie mi, że im się technologia rozwija i znajduje narzędzia, byśmy ją mogli bardziej zgłębić. Czytaj, mikroskop. Im głębiej byliśmy w stanie zajrzeć, tym poprawiła się medycyna, ale spotkaliśmy i zobaczyliśmy, jak wyglądają rozwiązania budowane przez naturę, czyli sieć pająka, pszczoły i plaster honeycomb, czyli plastry miodu. Dlaczego są najbardziej jakby wytrzymałą formą, dlaczego jakby zmniejszamy wagę materiału poprzez jego ilość, ale kształt specyficzny, czytaj taki, a nie inny, jak pochodzący z natury, możemy przynosić większe obciążenia. To dokładnie tak samo wygląda. I AI uważam za technologię przyszłości, to nie brzmi w żaden sposób spektakularnie, natomiast uważam, że tylko będzie najdoskonalszą formą siebie, jeśli będzie korzystała z prawdziwych danych, a to my dostarczamy, czyli możemy skanować człowieka jeden do jednego z każdym detalem i tu was zostawiam z odpowiedzią dalej, czy jeżeli sobie stworzycie swojego sztucznego człowieka, to czy odwzorujecie go w AI? No odwzorujecie go ze sztucznego na sztuczne, więc jakby robicie pewną pochodną i już na to nie macie wpływu. W momencie, kiedy przyjmujemy dane jeden do jednego, możemy budować naprawdę jeden do jednego obiekt i zobaczcie, jak to wygląda, kiedy wprowadziliśmy my kamery wieloklatkowe i potrafiliśmy w jedną sekundę zmieścić więcej
więcej klatek, czyli jeżeli tam zaczynaliśmy od kilku klatek, a dzisiaj jesteśmy w kilkadziesiąt klatek w stanie wchodzić, podejrzewam, że rozwiązania niektóre dają nam już kilkaset klatek, a nawet nie musimy o tym wiedzieć, nagle się dowiadujemy tego, że kiedy, nie wiem, dane zwierzę się porusza, tak jak koń, zawsze jedno kopyto jego dotyka w biegu gruntu, ale nikt tego nigdy nie widział, bo nie mogliśmy tego zbadać. I tak bym na to patrzył. I jesteśmy częścią AI, korzystamy z tych narzędzi, chcemy go tworzyć i rozwijać oczywiście w dobrą stronę i chcemy dostarczać dane, prawdziwe, realne dane, na podstawie których ta technologia będzie się mogła rozwijać. Ostatnie pytanie w temacie tego, jak można wykorzystywać produkty Meta Hero. Możemy zeskanować ludzkie ciało i to wiemy, jest to bardzo dokładne w tym momencie. Ale myśląc, już porzucając game dev, ale myśląc o branży modowej, wyobrażam sobie, że konieczne będzie skanowanie na przykład ubrań. Czy jest to możliwe? Jak to będzie wyglądać? Czy one będą leżeć? Czy one powinny być ubrane? O co chodzi? Znaczy, to jest bardzo dobre pytanie, bo jedno to człowiek, a drugie to całe środowisko i cały equipment, który potrzebujemy. Kinetyka ubrania jest absolutnie ciężka, tak jak kinetyka włosów. I nie ma lepszego narzędzia dzisiaj na świecie niż fotogrametria, przynajmniej komercyjnie nam znanych, bo wiecie, jakby być może coś w jakichś laboratoriach NASA czy wojskowych, gdzieś gdzie nawet nie wiemy, może powstaje. Natomiast słuchajcie, kinematyka włosów, kinematyka ubrania, kinematyka chodu jest w ogóle bardzo trudna. Przecież widzicie to, oglądając filmy, że mówicie, on jednak chodzi trochę dziwnie, nie? To są bardzo trudne wyzwania, ale oczywiście tutaj z pomocą przychodzi nam AI, które jest w stanie pomagać budować nam kinematykę ubrań, czyli mówiąc wprost, zebrać jak największą ilość punktów. Natomiast co trzeba zrobić, żeby dostarczyć pełne środowisko? Czyli mamy już naszego hero, czyli naszego awatara, cyfrową wersję. Tak, naszym zadaniem jest dostarczenie ubrań, które będą oddawały pełną fizykę i kinematykę. To jest bardzo trudne zagadnienie, co podkreślam. Oczywiście na dzień dzisiejszy to graficy nam w tym pomagają i to oni budują tak naprawdę każde ubranie osobno i potem pewien kod, który będziemy wykorzystywali do tego, żeby stworzyć pewne narzędzie w przyszłości, które będzie nam pomagało zarządzać naszym ubraniem, że ono będzie pofalowane, zgięte i tak dalej i będzie współpracowało z naszym ciałem, kiedy się ruszamy. Oczywiście drugim krokiem na pewno AI, no bo sztuczna inteligencja będzie w stanie pomagać nam supportować ten projekt. Natomiast jeżeli chodzi o branżę fashion, w takim dużym podsumowaniu, ona nie istnieje bez całego środowiska przygotowania rzeczy, czytaj ubrań, do tego, by one jak najlepiej mogły wyglądać. I teraz słuchajcie, to się rozchodzi w ogóle na trzy gałęzie, przynajmniej ja trzy widzę dziś. Pierwsza, przymierz to ubranie i zobacz, czy jest ci z nim do twarzy. Okej? Fajnie. Przymierz to ubranie i zobacz, jak ono na tobie leży i pracuje z tobą. No to już jest to trudniejsze zagadnienie, które poruszyłaś w tym pytaniu. Oraz trzecie zagadnienie, czyli pobierz ze mnie wymiar z mojego ciała tak, by ta koszula leżała na mnie jak najlepiej. Pamiętam taki projekt w naszej firmie, gdzie przygotowywaliśmy i uczyliśmy się szyć koszulę dla kulturystów i to było naprawdę duże wyzwanie, bo kiedy są duzi faceci, którzy ćwiczą i wiecie, no nie mają niestandardowe rozmiary klatek, bicepsów i tak dalej, to ja nawet sobie kiedyś nie zdawałem z tego sprawy. Zawsze myślałem, że okej, Amerykanie mają wszystko XXL i to rozwiązuje jakby wiele problemów, bo można ubierać się w amerykańskich markach. W sklepach, które są do tego jakby tam bardzo popularne, no bo wiecie, koszykarze i tak dalej, albo ludzie, którzy naprawdę są duzi. Otóż nie. Otóż kulturyści, okazuje się, że mają większość rzeczy szytych na miarę. Jeśli co najwyżej mogą znaleźć jakiś dres albo jest jakaś firma, która się tym specjalizuje, to coś, co jest oversize'owe i jasne, że to jest bliskie temu, żeby znaleźć mu 7XL na jego plecy. Ale problem jest wtedy, kiedy on naprawdę chce dobrze wyglądać, więc garnitur, koszula to jest podstawa. I pamiętam, że nasi graficy pod kierownictwem Piotra przygotowali 48 czy 54 punkty zbieżne, które musimy mieć pobrane, żeby w ogóle móc odwzorować koszulę i zrobić ją na wymiar. Więc to są te trzy drogi, o których wam powiedziałem, bo to jest kwestia naszej ciężkiej pracy i tego, żebyśmy dla was to dostosowali, bo co innego
to, co powiedziałem, zobacz, jak wygląda, zobacz, jak to ze mną współpracuje, co innego, pobierz ze mnie wymiar. Co znowu przechodzimy do pewnego podsumowania i będę to podkreślał jak mantrę non-stop. Urządzenie w postaci komory daje Ci wymiar 1:1. Wszystkie pochodne rozwiązania, które będziemy stosować, są rozwiązaniami albo sprawdź podstawowe wersje, albo działaj na pliku generycznym, czyli na sztucznie stworzonym, więc on nigdy nie będzie oddaniem 1:1. Wiemy już wszystko o tej technologicznej stronie, wiemy już bardzo dużo o produkcie, który proponuje Meta Hero. No i teraz trzeba to wszystko sprzedać, pokazać światu. Czy rok 2024 będzie rokiem skierowanym marketingowo w stronę rynku tylko polskiego, czy może będziemy wychodzić dalej? Mogłabyś doprecyzować, czy masz na myśli pytanie dotyczące wdrażania technologii nowych produktów, czy masz na myśli projekt stricte Meta Hero jako tokeny? A gdybyś mógł odpowiedzieć na to i na to, ja wiem, że to jest trudne pytanie, natomiast bardzo tutaj nas wszystkich interesuje to, w którą stronę będą skierowane właśnie te akcje promocyjne, co chcemy pokazać, czy może na przykład na rynku polskim bardziej Meta Hero w koncepcie skanowania ciała i bardzo technologii, czy może na przykład na resztę świata tokenowo? No to odpowiedź jest bardzo prosta, wbrew pozorom. Po pierwsze, to jest projekt globalny, międzynarodowy, więc nie ograniczamy się do Polski. Po drugie, Polska jest stanowczo za małym rynkiem i też nie mamy brandów, z którymi możemy pracować aż na tak szeroką skalę. To nie znaczy, że nie pracujemy, bo bardzo chętnie chcemy ogłaszać kolaboracje z markami modowymi w Polsce i mieć ten czas na przygotowanie, naukę i tak dalej. Ale przede wszystkim tokeny to, tak jak sami wiecie, pochodzicie z całego świata i tak naprawdę technologia dotyczy całego świata, więc nie też bez powodu stawiamy komory w różnych miejscach po to, żeby Was zapraszać do tego digitalowego świata. Nie, Polska to jest kwestia tam, gdzie się narodziliśmy, gdzie żyjemy, gdzie duża część zespołu jest, ale jak już wiecie, to też jakby dla Ulfa jest też to Szwajcaria, więc tam już część zespołu też jest. Więc ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób. Globalnie i globalnie. Dla tokenomii globalnie, dla każdej usługi w game'ie i w fashion i w medycynie i tak dalej globalnie. I zapraszamy wszystkich ludzi z całego świata do tworzenia tego z nami. I też powtórzę to raz jeszcze, dla mnie to jest bardzo ważne, że pamiętajcie, my Was będziemy zapraszali różnymi metodami, środkami transportu do naszego świata, ale aby zostać rezydentem Hero World, czyli zwracam się przede wszystkim do community naszej społeczności, która w nas uwierzyła od samego początku, która była w Dubaju, która przyjechała do Warszawy, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dla nas jesteście najważniejsi jako taki źródło i korzenie tego, że jakby wierzycie w nas, rozwijamy się i tak dalej, i tak dalej. I to, z jaką informacją chciałbym Was zostawić, to przede wszystkim to, że jakby organicznie będziemy budowali ten produkt i to dzięki Wam go budujemy, czy to Wy jesteście tą tkanką, która buduje. Nie myślę tutaj o inwestowaniu tylko w Hero, myślę o tym, że przyjechaliście, zeskanowaliście się i zostaliście takim, podkreśliłem to, tkanką, ale zostaliście rezydentem tego świata, jesteście pierwsi, tworzycie go na własnych zasadach, ale dajecie to DNA do budowania tego świata i to bym chciał bardzo podkreślać, bo bez tego to naprawdę jest trudne. Oczywiście mamy statystów, mamy modelki, mamy modeli, mamy ludzi z teatru, z game'u i tak dalej, oni wszyscy chętnie chcą brać udział w tym magicznym świecie, ale Wy nie tylko w to uwierzyliście, ale jesteście go częścią, więc ten ślad po Was zostaje. Dla mnie to jest absolutnie jedna z najważniejszych rzeczy w tym projekcie. Był Dubaj, było Tokio, no ale marketing również kręci się wokół wydarzeń branżowych. Czy w tym roku będziemy mogli zobaczyć gdzieś, w jakimś zakątku świata, na jakimś branżowym evencie Meta Hero z komorą skanującą? Czy gdzieś ludzie się jeszcze będą mogli przy okazji różnych wydarzeń zeskanować? Na czym się skupiliśmy? Skupiliśmy się na spełnieniu obietnicy, instalacja komory w nowym miejscu. Wspomniałaś Tokio, Dubaj, ja wspomniałem Londyn, Berlin, Zurich. Nie wiemy oczywiście, które z tych miast będzie pierwsze, może zrobimy most, może tu postawimy ją na 2 miesiące, zaraz przejedziemy dalej, żeby zebrać dane i żeby Was zaprosić i dać tą szansę wejść do naszego świata. Natomiast sensu stricte samego eventu nie planowaliśmy, tylko dlatego, żebyśmy wskazali miejsce, do którego Wy nas możecie odwiedzić. Ale mówię, jesteśmy na to bardzo otwarci, nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, nie już. No.
W żadnym wypadku. A czy macie w planach podjęcie współpracy z, mam na myśli tutaj współpracy marketingowej, na przykład z influencerami, z gamerami, z let's playami, żeby po prostu tak pchnęli zarazili i wyedukowali rynek, tak? Słuchajcie, ciężko sobie wyobrazić marketing dzisiaj bez influencerów. Ciężko wyobrazić sobie marketing bez streamerów. W ogóle bez takich źródeł jak Instagram, YouTube, TikTok, Twitch i wiele innych narzędzi. Dzisiaj idole, którzy budują content dla ludzi, mają swoje zasięgi. I oczywiście dotarcie do ludzi dla nas jest bardzo ważne, choć ważniejsze jest dla nas wyedukowanie, ale tak, ludzie muszą się o nas dowiedzieć. Nie wyobrażamy sobie w ogóle możliwości, że nie będziemy pracowali z ludźmi rozpoznawalnymi, z ludźmi, którzy są influencerami, z ludźmi, którzy wierzą w technologię i podoba im się to. Dla nas warunkiem koniecznym będzie to, że oni naprawdę muszą w to wierzyć i wiedzieć, że to jest przyszłość. To jest jakiś jeden z naszych warunków, ale z tym akurat nie mamy problemu, bo jak najlepsze doświadczenia mamy z branży muzycznej, kiedy przychodzi artysta, który jest bardzo rozpoznawalny w Polsce i robi największe koncerty tego kraju, wchodzi, ma takie wow, i potem znajduje się na okładce swojej płyty, znajduje się w grze komputerowej, znajduje się w teledyskach i jest takie nagle jakby odnalezienie jakby nowego nośnika danych, tak? Trochę jest też tak, że my takich ludzi jesteśmy w stanie zamrozić. Czyli oni w tym swoim prime time'ie mogą już z nami zostać, mogą być kiedyś nauczycielami, mentorami dla wielu ludzi. I to jest naprawdę cudowne, więc będziemy korzystali z takich osób z branży krypto, będziemy korzystali z branży game'u, będziemy korzystali z branży fashion, będziemy szukali eventów, gdzie pierwszy raz możemy to pokazać i takich kolaboracji. Nie mamy innego wyboru, bo ciężko sobie wyobrazić dzisiaj komunikację ze światem, szczególnie z ludźmi młodymi, pomijając w ogóle ten zakres. To znaczy kompletnie nie da się tego wyłączyć. Natomiast obiecaliśmy sobie, że położymy 100% nacisk i skupienie na tym w momencie, kiedy będziemy gotowi a z urządzeniem, b ze środowiskiem i z softwarem czy tej aplikacji. W związku z tym nie pozostaje nic innego, jak zaprosić wszystkich influencerów, gamerów, artystów i w ogóle was do czekania na telefon od MetaHero z propozycją współpracy. A na teraz tobie, Mariuszu, i wam wszystkim bardzo dziękuję. Zapraszam na część trzecią sesji Q&A, w której porozmawiamy o bardzo gorącym temacie tokenizacji. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Dziękuję.